Ziobro komentuje wyniki wyborów. Zwrócił się do Tuska po niemiecku. Koniec jest bliski, panie premierze, tymi słowami Zbigniew Ziobro zwrócił się w mediach społecznościowych do Donalda Tuska. Były minister sprawiedliwości napisał te słowa po niemiecku i był to komentarz do wyników wyborów samorządowych. Wybory samorządowe 2024 już za nami. Na komentarz w mediach społecznościowych pozwolił sobie Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości ocenił, że wynik elekcji z 7 kwietnia to zły prognostyk dla szefa PO i premiera kraju Donalda Tuska. Ziobro komentuje wyniki wyborów. Zwrócił się do Tuska. Wybory samorządowe pokazały, że na fałszywe obietnice Donalda Tuska coraz mniej Polaków daje się nabierać. Po 8 latach porażek, gdy w końcu przejęli władzę, miał być pogrom PiS, ale jest strach przed nadchodzącym upadkiem, stwierdził polityk. Jego zdaniem miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona wzrostem cen paliw, żywności i energii. Miało być praworządnie, jest przemoc, łamanie konstytucji i łyse karki z łomami. Miała być wolność, jest pałowanie rolników, dodał. Na koniec zwrócił się do Tuska po niemiecku. Das Ende naht, Herr Ministerpräsident. Das Ende, co po polsku oznacza, koniec jest bliski, panie premierze. Koniec. Nawiązał tym samym do popularnej na polskiej prawicy opinii, jakoby szef rządu był politykiem realizującym interesy Berlina. Wybory samorządowe 2024 PKW podała wyniki. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła i opublikowała wyniki ze wszystkich komisji w całym kraju. Jeśli chodzi o poparcie ogólnokrajowe do sejmików, wygrywa PiS 34,27%, przed KO 30,59%. Dalej w zestawieniu uplasowały się Trzecia Droga 14,25%, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,23%, Lewica 6,32%, a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy 3,01%. Pozostałe poparcie rozdysponowały między siebie lokalne komitety.